przejebałeś, a na koniec walki to się prawie popłakałeś. Daj sobie spokój, weź już przestań walczyć, lepiej się gdzieś zapisz, no i naucz tańczyć. Pierdol te walki, daj już sobie siana, lepiej sobie zaproś na piwo tej fana, albo odpal streama i pograj se w lola, zapal sobie szlugę i obejrzyj pornola. Pierdol treningi, lepiej zapal fajka, może w trzeciej walce boksel da ci mini majka, chociaż pewnie znowu byłaby przegrana. Daj już sobie spokój i nie świruj pawiana, dumni po zwycięstwie, po porażce wierni, twoi fani dumę mogą schować już do kielni. Mówiłeś, że kończysz, idź za postanowieniem, bo na kolejnej gali przepierdolisz walkę z cieniem. Lepiej sobie pograj walki na konsoli, może jakiś kumpel wygrać ci pozwoli, albo weź wystartuj w paraolimpiadzie, a najlepiej może weź se udział w familiadzie. Weź sobie odpuść te całe wojowanie, bo ci to wychodzi tak samo jak rapowanie. Kolejne osiągnięcie, wpierdol od ksaja, super wynik nitro, 2-0 do jaja. Lepiej pograj w lola, tam czasami wygrywasz i nikt ci nie jebnie nawet jak go powyzywasz. Odpal sobie streama i załącz omegla, nie ćwicz MMA, tylko mięśnie kegla. To nie jest dla ciebie, nie masz do tego głowy, chyba że chcesz ćwiczyć jako worek treningowy. Pierdol to nitro, nie myśl już o fajcie, lepiej sobie poskacz spadochronu w Fortnite'cie. Nie ma co trenować, nie ma co wojować, lepiej sobie w domu gierki postreamować, albo powyzywać ludzi w internecie. To akurat umiesz, jak nikt inny na świecie. Zawsze to lepsze niż ciągłe przegrywanie i kończenie baletu po bombie na banie. Trzeba się wycofać, bo nawet szkoda gadać, lepiej słuchać maty niż ciągle na nią padać. Daj sobie spokój, bo martwię się o ciebie, szkoda mi się robi, kiedy znów leżysz na glebie. Fani mają nadzieję, później każdy się smuci, dobrze wiemy, Sergiusz, nawet wiatr by cię przewrócił. To niedobra technika, blokowanie ciosów głową, za niedługo przegrasz nawet walkę sam ze sobą. Trzeba zejść ze sceny po kolejnej klęsce, bo za niedługo wyjdziesz i zajmiesz trzecie miejsce.